Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Lejman i zapraszam do Silesian Quilt. Dzisiaj pokażę Wam, jak w prosty i szybki sposób uszyć fartuszek kuchenny. Oczywiście nie będzie to taki super paradny fartuszek, jakie teraz są modne. Będzie to fartuszek do użycia przy lepieniu pierogów, przy mieszaniu ciasta, łatwy w utrzymaniu, łatwy w praniu. Posłuży nam do tego zwykła ściereczka. Taką ściereczkę można kupić, myślę, we wszystkich sklepach, w których takie artykuły są. Jest to standardowa ścierka o wymiarach tak mniej więcej 60 cm na 40, podejrzewam, 46. I zrobimy to tak. Ściereczkę musimy najpierw przeprasować wzdłuż, żeby sobie zaznaczyć środek. Tak, musimy przeprasować, ponieważ do tego będę doszywać kieszeń i żeby też było mi prosto wyznaczyć oś. Teraz rozkładamy ją i odmierzamy z jednej strony, z tej węższej strony odmierzamy 10 cm. Tak, i zaznaczamy szpilką. Z drugiej strony robimy to samo. Też 10 cm trzeba odmierzyć i zaznaczyć. Wzdłuż odmierzamy 25 cm. Również zaznaczamy szpilką te miejsca. 25 cm i z drugiej strony ponownie 25 cm. Te miejsca musimy zagiąć do środka i przyprasować, żeby również zaznaczyć linie, które posłużą nam do dalszej pracy. Z drugiej strony, z lewej strony robimy podobnie. Teraz musimy odgiąć te zaprasowane części i przykładając linijkę odmierzamy 3 cm. U mnie to jest akurat cal i 1/4. Bo ja wszystko szyję w calach, ale to jest tak mniej więcej 3 cm i odcinamy. Z drugiej strony robimy dokładnie tak samo. Odwijamy i odcinamy odcinek 3 cm, czyli tak jak u mnie 1¼ cala. Teraz musimy zaprasować te kawałki. Robimy to w ten sposób, że najpierw musimy zaprasować tak mniej więcej na szerokość 1¼ cala. To jest na szerokość, tak jak szyjemy standardowo i składamy. Z drugiej strony dokładnie robimy to samo. Czyli najpierw na szerokość 1¼ cala, a potem jeszcze raz przykładamy. I teraz musimy po prostu przeszyć. Posłuży nam to do tego, żeby włożyć wstążkę. Fartuszek już jest prawie gotowy. Teraz zajmiemy się kieszonką.
Odcinamy kawałek około 20 cm. Taką będziemy mieć szeroką kieszonkę. I kilka pasów o szerokości około 7,5 cm. Czyli tak, jeden pas. U mnie ja mam szeroki, dosyć szeroką tkaninę, więc myślę, że dwa takie pasy w zupełności mi wystarczą. No, miejsca to tutaj też za bardzo nie mam, ale postaram się wszystko w miarę szybko zrobić. Tak, to są nasze pasy. I teraz zajmiemy się uszyciem kieszonki. Robimy to tak, że musimy sobie zmierzyć mniej więcej. Kieszonka musi być węższa niż nasz fartuszek. Czyli powiedzmy, zmierzmy to. Ja myślę, że 30, 35 cm to będzie, 35 cm to będzie wystarczające. Więc musimy to uciąć. 35 cm, czyli tak mniej więcej wypada to tu. Ucinamy i przeszywamy. Przeszywamy w ten sposób, że prawymi stronami tkaniny zszywamy do siebie. Przeszywam na odległość 1/4 cala. Troszkę trzeba zostawić miejsca, bo później tą kieszonkę będziemy wywracać prawą stroną, na prawą stronę. Do końca, prawie do końca. I tak w koło. Uważając, żeby nie przeszyć za daleko. I jeszcze kawałek. I ostatnia, prosta. Tak, nasza kieszonka już prawie gotowa. Ja jeszcze robię w ten sposób, że obcinam tutaj te rogi, bo potem jak przełożymy ją na prawą stronę, to te rogi troszeczkę przeszkadzają, także wolę je poobcinać i musimy po prostu tą kieszonkę przewrócić na prawą stronę. Ojej, no tak, tak to jest, jak się człowiek spieszy. To potem to tak wygląda, że nieraz tak zwana złośliwość rzeczy martwych następuje. Przekładamy. Dobrze trzeba tutaj rogi powyciągać, bo później będzie to brzydko wyglądało, jak będą takie półkoliste. Tak. Myślę, że moje rogi już są dosyć dobrze. Jeszcze je tu poprawię, bo to potem faktycznie może być problem przy szyciu. Nie będzie to równo i kieszonka wyjdzie nam półokrągła. Też może być, jak ktoś by tak, takie miał życzenie. Ale my teraz robimy kieszonkę prostokątną. Tak. Teraz następną czynnością jest oczywiście prasowanie. Musimy kieszonkę ładnie przeprasować, żeby te szwy były wszystkie równiutkie. Tak, z jednej strony, z drugiej strony. Musimy to zrobić ze wszystkich czterech stron. Tak.
Jeszcze z tej krótszej. O. Tutaj, w tej dziurce, którą zostawiliśmy, też musimy ładnie przeprasować. O, myślę, że jest dobrze zrobiona. Teraz musimy ją w koło zszyć. Teraz jeszcze raz musimy zszyć troszeczkę dalej, żeby umocnić brzeg, gdzie będzie dosyć często używany, czyli z góry. Nasza kieszonka już jest gotowa. Poobcinamy tylko nitki. I teraz musimy przyłożyć kieszonkę równo do naszego fartuszka. Robimy to w następujący sposób. Kieszonkę składamy na pół. A jeszcze tutaj jakieś nitki mam. Składamy na pół. I musimy ją zaprasować, żeby wyznaczyć środek. Teraz przykładamy naszą kieszonkę do naszego fartuszka. Tak, no trzeba to zrobić mniej więcej, żeby tutaj były równe odległości. I przyszpilkujemy, żeby podczas szycia nam się nie przesuwała. I szyjemy, przyszywamy kieszonkę. Przyszywamy. Pamiętając, żeby jednak zakończenie na brzegach wzmocnić, czyli przeszywając do przodu i do tyłu. Nasza kieszonka już jest uszyta i teraz, żeby nie była taka duża, trzeba ją przeszyć w połowie długości, tu, gdzie zaznaczyliśmy żelazkiem. Wtedy ona będzie stabilniejsza, będzie po prostu lepiej się trzymała również. To fartuszek praktycznie już mamy gotowy, właściwie no kieszonkę i fartuszek. Teraz zajmiemy się wstążką, która będzie nam ten fartuszek trzymała. Koniec części pierwszej.